nie jest najważniejsze samo wspinanie, lecz te okoliczności około wspinaczkowe, nawet pakowanie plecaka. Każdy element jest przypisany do konkretnej czynności. Robisz A, robisz B, robisz C, robisz T. I to nie jest jakiś przymus, to jest jakby taki logiczny ciąg. To otwarcie worka na magnezję. Najpiękniejsze jest wybranie liny i wpięcie jej do karabinka. Ten taki klik, kiedy wpiąż te małe rzeczy, ale one dodają pikanterii. To jest właśnie to, ta przyprawa wspinania, ta przyprawa górskiego życia. Kiedyś zastanawiałem się, skąd we mnie ten górski gen. No i dowiedziałem się, że moja babcia pracowała w starym schronisku w 5 stawach. Wtedy, kiedy już nanosiła wody do schroniska, piękny, pogodny dzień, a nie było ruchu, wybiegała sobie na zmarzłą przełęcz, wylegując się w słońcu, oglądając taterników wspinających się na południowej ścianie zamarłej turni. Notabene na tej ścianie, która tak naprawdę we wspinaniu klasycznym jest jakby głównym zarzewiem sportowego wspinania w Tatrach. Ma to swoją wymowę i symbolikę i myślę, że to zapłodniło ten gen. Górska infekcja to jest taki wirus, z którego nie może się wyleczyć. Ciągłe poszukiwanie to odnajdywanie jakichś nowych elementów, kiedy czujesz tego ducha w cudownym, złotym granicie z lekko rudziejącą poświatą. To jest właśnie, to jest ta część tej infekcji. Ale to wszystko odbywa się w tym miejscu, w tym otoczeniu, ta przyroda i to miejsce. Wtedy, kiedy łączysz tą dyscyplinę z tym otoczeniem, z tymi widokami, wszystko to, co odczuwasz, będąc tam, wynosisz to z gór, wynosisz to na dół. Można powiedzieć, że jesteś takim przemytnikiem najgłębszych odczuć. W Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego pracuję stosunkowo niedługo, bo około 6 miesięcy. Wiąże się to przede wszystkim z pewnymi emocjami w kręgach wspinaczkowych ludzi, którzy mnie znają. To znaczy, że kiedyś, można powiedzieć, wchodząc w konflikt z parkiem, to znaczy przepisami, wspinając się w miejscach niedozwolonych, nagle stałem się obrońcą. I myślę, że to wszystko to jest jakby kolejny proces, dążność do tego, żeby być jeszcze częściej w górach. Każdemu życzę takiej pracy, żeby mógł poruszać się w galaktyce tych swoich najprzyjemniejszych rzeczy, czyli wspinanie, przewodnictwo i praca w straży.